Nawet się nie zawahałam. Szykuje się niezła zabawa, to dobre widowisko. Wolę o tym, jak kapłan słońca. To musi być kaplica królów, o której mówił Naaman. Nie wejdziesz tam. Ten wysuszony dziad w szacie na to nie pozwoli. Umiem być przekonująca. Ale czego Oseram może szukać w świątyni Kardża? Przypomina mi kogoś. Sprzed 2 lat. Ale co ty możesz wiedzieć o stracie? Spróbuj. Kochałem kogoś. Wznosił pomniki Benkarciego króla. A potem dał popis w kręgu słońca. Oj, dał popis. Kardża oddali mi jego skruszone kości, ale co mi po nich? Już nic nie zbudują. Nie ucieszą mnie. A widok posągu szalonego króla cię ucieszy? Muszę ujrzeć jego dzieło. Twór jego dłoni. Metale przez niego bite. Tam jest jego dusza. Ale ten pomarszczony dziadyga nie chce mnie dopuścić. Zrobię, co się da. Odejdź, dziecko. Pobożny Dżahamin nie chce gości w swej samotni. Jeśli chcesz być sam, idź gdzie indziej. Ludzie tu się modlą. Raczej brukają. Kolejna degeneracja dawnej czystości. Zaprawdę, nasze plemię błądzi. Mamy łże króla, świątynię z Szargano, a nasze wojsko spętano. Słońce chowa się w niebie ze wstydu. Więc Kardża stali się nieczyści. Co to w ogóle znaczy? Południk jest dla tych, którzy go wznieśli, budowniczych. Był czysty, zanim przybyli brudni pionierzy. Więc południk był czysty, kiedy pionierzy siedzieli w klatkach i umierali na arenie? Słońce jest czyste, dziecko. Nie nam podważać boskie rozdania. Jesteśmy tylko narzędziem. Czy przypadkiem Awad nie objął tronu z woli słońca? Splamił honor swego ojca. Honor nas wszystkich. Zabić króla. Jakiż cień, jakież zaćmienie wyzwolił. A ilu szalony król słońce by zabił, jeśli Awad by go nie powstrzymał? Słońce chciało krwi. Nie mieliśmy innego wyjścia. Nazwałeś świątynię nieczystą. Nie jesteś jednym z kapłanów? Zwą się kapłanami słońca, ale nie mają posłuchu. Szczeniaki i szaleńcy. Tymczasem prawdziwych męczenników słońca upokarza się i ignoruje. Więc o to chodzi. O uwagę. Zwrócenie uwagi. Nie znasz naszych obrzędów, a mimo to śmiesz mnie obrażać? Czemu sądzisz, że armia jest słaba? Bo nie walczą z każdym, kto się nawinie? Majestat plemienia Kardża polega na brudnych najemnikach. Absurdalne. To niby wyzwolenie było zwykłą czystką. Najświętszych wojowników wygnano z miasta, wypędzono do zmierzchu i na zakazany zachód. Nasze plemię krwawi. Kto kroczył w słońcu, teraz trwa w cieniu. Jakoś wszyscy prócz ciebie się z tego cieszą. Dość tego wykłócania. Rób co chcesz, ale zostaw innych w spokoju, dobra? Jestem tu z woli samego słońca. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami, musisz się z nimi pogodzić. Zatruła cię własna gorycz. Nie chcę twojej litości. Nie oferowałam ci jej. Jeśli odstąpisz teraz, zachowasz dumę, skoro jest dla ciebie tak ważna. Rozliczenie nadchodzi. Nie wystarczy ci odwagi. Ach, to słońce. Przez blask nawet stali nie widać.
Nawet nie zmrużyłem oka. Kupiłem łóżko od Karda i jest takie jak oni. Zdecydowanie zbyt miękkie. Dobrze cię widzieć. Podarował im swoje największe dzieło. I popatrz tylko. Zniszczone, bo nienawidzili tego, co przedstawiało. Zniszczyli coś, za co umierali tacy jak on. Zapomniani już niewolnicy. Banda krótkowzrocznych gadów. Gdyby myśleli, że ich król słońce ruszył z tego mostu, skoczyliby. Dziękuję za twoją pomoc. Obyś znalazł spokój. Nie wiedziałbym, co z nim zrobić. Zresztą podobnie jak Karja. Lubię to, że mogę się napić z Erendem. On wie, jak używać życia. Prawda, już ja cię. Zupełnie inny czas. Chwała słońcu. Byłem strażnikiem za poprzedniego króla. Zupełnie inny.
Ślepie. To musi być Słoneczny Stok, gdzie Banuk chce wymalować swą opowieść. Gdyby nie szukały mnie. Dobrze jest wreszcie uciec od miasta. Zrobił te kwiaty i po co? Polujesz lepiej ode mnie. Namaluję znak, póki nie uleciały duchy maszyn. Jest ich więcej u źródła. Tak. Zawsze przychodzą kolejne. Duchy znajdują nowe ciała, a nas unieśmiertelnia pamięć. Dlatego muszę to uwiecznić. Jako pomnik zabitych szamanów i wiedzy, jaką utoczyli nam Kardża. Farba z oleju maszyn je zachowa. Uchroni pamięć wbrew wszystkiemu, co wycięto. Dziękuję ci, łowczyni.
tutaj utarł, chciała się pożegnać. Nie dasz rady mnie powstrzymać. Teraz to moje. Gdy uciekałyśmy z klatek podczas wyzwolenia, przedarłam się właśnie tędy, myśląc, że biegnie za mną. Ja uciekłam. Ona niestety została. Wielkie dzięki. Bez ciebie bym sobie nie poradziła. Nie chcę cię popędzać, ale nie będzie tu długo bezpiecznie. Rozumiem. Robiłam to już kiedyś, we śnie na jawie. W sadzawce znajdę bransoletę z nasion, którą opuściła, kiedy upadła. Nasiona pękną, wyzwolą się, zakiełkują. A ona uleci z mej pamięci w dżunglę, niczym ptak. Powiem jej, że to ja tu umarłam i stałam się obca we własnej krainie. A ona wciąż będzie żyć w każdej roślinie przy drodze, w deszczu, w żniwie i... O! Co to jest? Patrz! To jej bransoletka. I... Myślałam, że za mną stoi. Ale to tylko odbicie. Potrzebujesz być sama? Po raz pierwszy. Tak.